Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzard, witam w kolejnym odcinku z rynku Steam. Dzisiaj pogadamy sobie o skinach, czyli warto inwestować w skiny, w jakie skiny według mnie dobrze inwestować i tak dalej, i tak dalej. Generalnie temat dosyć częsty, dużo z was lubi inwestować pewnie w skiny, bo skiny to równa się, można mieć je w gierce i równa się często inwestycja. Czy jakaś super, czy nie? Zaraz na ten temat sobie tutaj pogadamy. Szybkim wstępem, Skin Smoky, strona do wymiany swoich skinów, więc jeżeli widzów, którzy mieć swoje skiny i chcesz mnie wesprzeć, to link do strony masz w opisie. Z kodem Eldar dostaniesz tutaj darmowe 5 dolarów przy wymianie, plus do tego przy wpłacie wraz z tutaj moim kodem dostaniecie 35% bonusu do doładowania. Przy doładowaniu 1000 dolarów darmowe 350 dolarów, przy doładowaniu 100 dolarów darmowe 35 dolarów. I do tego strona nie wlicza cen naklejek, więc można wysnajpić naprawdę tutaj fajne crafty i jest tego naprawdę sporo, więc jeżeli chcecie, to jak najbardziej sobie tutaj zapraszam. Można potem sprzedać zarobkiem na rynku Steam, jeżeli coś naprawdę fajnego ugracie, a craftów jest naprawdę dużo. Dobra, przechodząc już do tematyki filmu. Zacznijmy może od tego, czy to jest w ogóle dobra inwestycja? Generalnie, jeżeli zaczniemy porównywać procentowo zwracalność wielu skinów drogich, jest ona często dużo mniejsza od jakichś naklejek randomowych, od nawet skrzynek, lecz tutaj skiny różnią się tą rzeczą, że według mnie na nich ciężej dużo stracić w porównaniu do na przykład naklejek. Skiny są taką jakby w porównaniu, uznajmy, że skrzynki i naklejki to są takie giełdy, które są raz cięższe, ale mogą dać wam duże zarobki, a skrzynie to są takie CS-owe lokaty, czy skiny. Skiny są takie CS-owe lokaty, które po prostu mamy i one sobie powoli sobie tutaj rosną. Ja najbardziej polecam, znaczy inaczej. Ja na przykład jestem fanem inwestowania w skiny droższe, typu na przykład kałach złota arabeska, który jest na przykład, uznajmy, z Dusta 2, albo w takie rzeczy. Dlaczego? To jest bardzo ryzykowne, od razu mówię, to akurat nie jest taka lokata, jak tutaj mówimy, ale ten sposób jest ryzykowny. Zaraz pogadamy o reszcie skinów i o troszkę oczywiście tańszych skinach. Dlaczego to jest ryzykowne? No bo taki kałach typu złota arabeska, no to jeżeli kolekcja Dusta właśnie zostanie znów dodana do kierki i nie zmienią się skiny w kolekcji, bo na przykład Dust wróci do puli map, tak jak to teraz mieliśmy, to złota arabeska legendarnie tutaj spada. Poczekajcie, może wpiszmy AK-47 złota arabeska. Wykres, coś takiego znajdę, poczekajcie gdzieś. No tutaj jest taki, o, na jakimś skinporcie, może to będzie mało wiarygodne, ale tu są często te wykresy. Historia, akurat 3 miesiące, 6 miesięcy, 1 rok, no tak tu średnio pokazuje to, ale generalnie pamiętam, jak złota arabeska normalnie była dostępna, oczywiście to jest długoterminowo, normalnie była dostępna na rynku Steam i można było ją kupić, no aż tak urosła właśnie 15, 14, 16, na 20 paru tysięcy, zależy oczywiście jaki stan, no i takie skiny często fajnie rosną, ale w porównaniu procentowo, krotność robią mniejszą niż jakbyśmy inwestowali w coś innego, wiadomo, więc takie drogie skiny są risky, często, ale przy tej spadają, jak zostają dodane na takie kolekcje Dusta z powrotem, to fajnie to jakoś fajnie wysnajpić, jeżeli wam się skin podoba, do tego fajna inwestycja. A drugą rzeczą, tutaj skiny można generalnie bardzo porównać do skrzynek. Dlaczego? No bo popatrzcie na to, no uznajmy, że skin zachowuje się bardzo podobnie do skrzynki. Jeżeli skrzynka ma swoje dobre czasy i jest to czerwony skin i rośnie sobie w cenie, to ten skin siłą rzeczy też będzie lekko sobie coś tam rósł. Jeżeli skrzynka jakaś tutaj spadnie, no to te czerwone skiny też tutaj spadną. Do czego ja dążę? Bardzo podobnie się tutaj do skrzynek zachowują, jeżeli chodzi o to skiny. No bo jednak są w tych skrzynkach, więc są zależne od ceny skrzynki, prawda? I tutaj ja na przykład jestem fanem M4A1S, łańcuch znaków, który można fajnie wysnajpić, a jest naprawdę bardzo fajny skin na popyt. I powiem wam tak, to również może być trochę ryzykowny skin, dlatego że on ma te swoje kolorki, prawda? Się różni, on tam się mieni. Teraz akurat mniej w CS-ie dwójce, ale no, jeżeli coś by zmienili i on by na przykład jeszcze bardziej błyszczał, no to ta cena bardzo widocznie poleciałaby do góry. Niestety to jest taka zależność, lecz jeszcze wracając do zwykłych skinów, czerwonych czy tam różowych, z jakichś skrzynek, to są spoko lokaty, po prostu. Inwestujemy w jakieś na przykład, nie wiem, skrzynki typu Pryzma 2, które już nie możemy dostawać, czy możemy dostawać, ale w tym jakby trudniejszym poolu dropów skrzynek i przez to te skrzynki powoli będą sobie rosnąć w przyszłości i skin raz z tym będzie oczywiście, tylko sobie sprawdzę, że nagrywam, rosnąć. Więc to są spoko lokaty. Jeszcze wracając, czy do kos na przykład. Kosy jak dla mnie też są bardzo fajną inwestycją. Przede wszystkim oczywiście mi chodzi tutaj o stare kosy typu karambity. To jest bardzo proste. Spójrzcie na wykres.
ta kosa cały czas, na przykład jakaś rośnie, typu karambit Doppler, czy jakiś tam inny karambicik. Tylko na przykład te karambity Dopplery i tak dalej, one są po prostu bardzo, bardzo zależne właśnie również od tych kolorków. No niestety tu jest dużo tej loterii przy takich skinach kolorowych. Jest to loteria, no bo jeżeli Valve zrobi jeden jakiś ruch, no to wiecie jak to potem wygląda. Często cena może spaść lub cena może polecieć. Ale generalnie no skiny same z siebie długoterminowo to jest po prostu taki long termik spokojny i naprawdę długi long termik. No, ale ja tutaj oczywiście inwestowanie w skiny polecam, spoko. Zawsze fajnie jest mieć coś, co zawsze coś tam zarabia i do tego sprawia przyjemność, jeżeli tym możecie grać w sesji, więc dla mnie to jest naprawdę super opcja. Jeżeli wam się podoba kontent z inwestowania, to oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału. I co? Więcej inwestycji na kanale, widzowie. Możecie mnie wesprzeć na Skinsmonki z kodem Elzard. Miłego dzionka życzę, trzymajcie się, cześć, cześć.